Organizatorzy określają festiwal Sanatorium Dźwięku jako poszukiwanie i eksperymentowanie, a wszystko w międzynarodowej obsadzie. Festiwal rzeczywiście ma w intencji tworzenie takiego networku międzynarodowego, więc ten line-up tutaj nie jest przypadkowy. Chcemy połączyć pewne środowiska, ważne centra muzyczne w Europie, Wiedeń, Berlin, Paryż. Tak też widzimy w programie, że mamy takich artystów właśnie Kasper Teplitz, Notenger z Paryża, Mark Baron, Burkhard Bain z Berlina, mamy ekipę z Wiednia, Noid, Mattia Schellender, Angelica Castello i festiwal jest dedykowany muzyce eksperymentalnej i improwizowanej. Poszukującej zdecydowanie na pograniczu sound artu i również muzyki kompozytorskiej. Chodzi o inność, ale chodzi o zwrócenie uwagi na jakieś aspekty, czy dźwiękowe, czy akustystyczne danej przestrzeni, czy struktury, które artysta założył sobie w muzyce i moim zdaniem za każdym razem jest to próba przekazania jakiegoś doświadczenia dźwiękowego, które artysta przeżył czy założył sobie. Twórcy muzyki eksperymentalnej stosują nietypowe rozwiązania, zarówno stylistyczne, rytmiczne, metryczne, melodyczne, jak i aranżacyjne. Jest też dużo rzeczy tak naprawdę związanych z tradycją i my nazywamy ten festiwal eksperymentalny, natomiast wiele rzeczy w tym samym eksperymencie to już są rzeczy, które są historyczne, które są już, powiedzmy, były awangardowe dawno temu i mimo, że pokazujemy coś awangardowego, to już są stare tak naprawdę historie. Chcemy połączyć tradycję lat 60. Mamy takich artystów, którzy zaczynali i wytwarzali pewne gatunki muzyczne. Połączyć z nowymi ludźmi, z nowymi tendencjami. Artyści, którzy przyjechali do Sokołowska, przywieźli nietypowe instrumenty, ale nie zabrakło również instrumentów klasycznych. Trąbek, preparowanych instrumentów, fortepianu. Przede wszystkim dziwnych elektronicznych urządzeń, które elektroakustycznych urządzeń, które muzycy sami wytwarzają na własne potrzeby, poszukując nowej estetyki, nowych kolorów. Więc oczywiście instrumenty konwencjonalne się zdarzają, tak jak saksofon, perkusja, trąbka. Delikatnie wprowadzamy publiczność. Tak, to nie...